że jednak część osób ma trochę problem, żeby tak zrezygnować z takiego tradycyjnego śniadanka i wolałaby przejść tak w łagodny sposób, czyli na przykład chleb zamienić z powiedzmy niezdrowego na zdrowy. Jaki jest twój taki złoty przepis na chleb? No, może być zdrowy chleb, który pieczemy sami w domu i to też nie jest skomplikowane. Ja lubię ten chleb bananowy, o którym wspominasz, bo on smakuje jak ciasto, tak? I on nawet sauté bez niczego jest przepyszny i to może być, nie wiem, do kawy, do herbaty, po prostu taki plaster chleba absolutnie nam wystarcza za śniadanie, bo on jest bardzo pożywny. Czyli mamy oczyszczone powietrze, mamy wyeliminowane roztocza, mamy pomalowany pokój, ogrzany bez cyrkulacji kurzu i bez formaldehydu, bez konserwantów MI. Ewa, what next we can do in a room to avoid a danger for allergens? Well, when it comes to paint, it's necessary that when you have painted a room, you need to not sleep in it and you need to have air How in long? It. Actually, we say 6 weeks and that's quite a long, but a couple of weeks where you have the windows a bit open so you get fresh air all the time. And if you are expecting a baby, if you're pregnant, it's very important that you get someone else to paint the room and that you don't put the baby in there when they're newborn and you paint the room a couple of weeks before you have the baby. So you. Jeśli używamy coś, co mamy intencję uniknąć alergii, warto szukać produktów, które są certyfikowane. Producenci bardzo często nam sprzedają hipoalergiczne produkty, które hipoalergicznymi produktami nie są. Nakarmione sztuczną mieszanką tuż po urodzeniu, co decyduje o tym, że dziecko ma skazę białkową. Ja mówiłem dzisiaj o badaniach włoskich. To jest pierwszy moment uczulenia niezamierzonego i najczęściej było to praktykowane w oddziałach noworodkowych, kiedy dzieci były na jednej sali, 20 noworodków, 30 noworodków, 30 matek leżących oddzielnie w nocy, które nie miały kontroli, co się dzieje, jak dzieci zapłakały, no to jedną butelką każdemu po łyczku i prawda, to był pierwszy kontakt. No, poza tym wszystkie miały pleśniawki zaraz, bo to była też jak gdyby z jednej butelki droga rozszerzania zakażenia. Najbardziej niebezpieczny manewr, dlatego że ten pierwszy kontakt to był kontakt uczulenia dziecka. Spadło ze mnie jakieś 18 kg gruzu. Nie wiem gdzie, bo nie uważałam się za osobę otyłą. Zmieniły mi się smaki i zmieniłam całkowicie życie. No, mąż rikoszetem też stracił 25 kg. O co tu chodzi? Jak sama nazwa wskazuje, detoks powoduje usuwanie gruzu, czyli tego bałaganu, który w naszym organizmie się w jakiś dziwny sposób pojawia. Podkreślam, że nie tylko z powodu złego jedzenia. Tak naprawdę to, co nas zanieczyszcza, to są nie takie relacje, jakbyśmy sobie wyobrażali. Wszelkie nasze emocje, które nas dotykają coraz częściej. Pęd życia nas zanieczyszcza. Myśli, detoksykacja, czyli usuwanie jakichś toksyn, czy to jedzeniowych, czy to emocjonalnych, z różnych sfer, daje ogromną radość życia. Własnością szpitala.
Ja nie mogłam tego dziecka odwinąć. Ja nie mogłam zobaczyć, jak wygląda. Ja nie mogłam nakarmić wtedy, kiedy chciałam. Ja przez szybę mogłam oglądać, jak pielęgniarki położne to dziecko kąpią, a taki zawinięty tobołek do mnie przynoszą. A gdzie tam mnie przynoszą? Proszę Państwa, to były niesamowite czasy. Na takich wózeczkach, na których już się teraz w ogóle nie wozi nawet jedzenia w stołówkach, to dzieci tak poukładane w becikach były wiezione. Na pewno jako położnej, czy przyszłej mamie, czy później już po porodzie jest dużo łatwiej w Danii, bo ludzie sami są asertywni i też nie narzucają się ze swoimi dobrymi radami. W Polsce jest trochę inaczej. Margaryna na świecie. 1929-30 wielki kryzys, czyli 90 lat. I margaryna nigdy wcześniej nie istniała, nie jest naturalnym produktem spożywczym. Nie jest. Masło jest. Bo od setek, a być może nawet od tysięcy lat to masło jakoś robiono. Jak nie wiecie jak, to sobie przypomnijcie Państwo maśniczki takie do ręcznego robienia. Najprostsze, najprymitywniejsze rozwiązanie. Owszem, do margaryn dodaje się na przykład kwasy omega-3, które jako takie, czyste kwasy omega-3, mają działanie prozdrowotne, ochronne na serce, mają skuteczne działanie zapobiegające gdzieś tam zawałowi, miażdżycy i tak dalej. Tylko po co jeść te kwasy omega-3 w margarynie razem z całą masą różnych substancji szkodliwych? Niechcianych. Natomiast to masło, które kupujemy przemysłowe, ono ma 82-3% w najlepszym wypadku tłuszczu, a te kilkanaście procent ma białek mleka krowiego, które na patelni się po prostu denaturują i się mówi przypalają. Więc czyli dymek leci. Dymek leci, brązowieje i to już nie jest wcale dobre zdenaturowane białko. W związku z czym lepiej to masło sklarować, czyli pozbawić białka. Narody hinduskie, Daleki Wschód używa masła klarowanego, które nazywa się ghee, od tysięcy lat i oni to wiedzą jakoś, a my... Czy to prawda, że to jest rzeczywiście taka gadka dorosłych, która ciebie przekonała do zdrowego jedzenia? Czy może coś innego ciebie zmotywowało do tego, że znalazłeś swoje rozwiązanie? No nie ukryłem, że to nie była gadka dorosłych. Ta pasja się narodziła z tego, że sam potrzebowałem takiej pomocy dietetycznej w takim znaczeniu, że zacząłem uprawiać sport, który wymagał ode mnie trochę lepszego żywienia i jakby też większej wiedzy. Ale jest bardzo ważna historia. Mamy człowieka, który ma niedobór enzymu rozkładającego histaminę i ma nadmiar komórek albo przeciwciał alergicznych, to on jest w trudnej sytuacji. Bo u niego reakcja wywołana przez alergeny zupełnie inna niż ta zależna od przetwarzania histaminy będzie dłuższa, cięższa. Może być też tak, że reakcje wyzwolone przez obecność histaminy w produktach przy niedoborze w nas dają łudząco podobne objawy do alergii i nazywamy to zjawisko pseudoalergią. Mówiąc prosto, mam objawy astmy, kataru, duszności, ale nie mam dodatnich testów. Robię sobie badania, znów są ujemne, a mam wszystkie te objawy jak alergii. Tak dziwna sytuacja, że mam alergię bez alergii, to jest właśnie nietolerancja histaminy.